wieczór wszystkim Państwu. Nazywam się Agnieszka Balbierz i w imieniu organizatorów firmy Intermag, portalu warzywa.pl oraz firm Enzazaden, Seminis, Hazera oraz naszego gościa specjalnego, pani doktor inżynier Agnieszki Stępowskiej oraz w imieniu własnym witam wszystkich naszych widzów już na drugim webinarium warzywniczym. Dzisiaj, drodzy Państwo, temat pomidory i sałata pod osłonami, czyli obszerny materiał, kluczowe gatunki w uprawie pod osłonami. Na pewno bardzo ciekawe prezentacje, dużo informacji, mam nadzieję, że praktycznych i cennych wskazówek. Witam na żywo widzów z Facebooka. Jeszcze raz zachęcam serdecznie do logowania się na platformie ClickMeKing za pośrednictwem portalu warzywa.pl. Dzisiaj, Szanowni Państwo, przed nami 5-15-minutowych prezentacji naszych gości ekspertów i według kolejności zobaczymy jako pierwszych panią Agnieszkę Wiśniewską i Piotra Pietrzak z firmy Enzazaden, pana Piotra Zawadzkiego z firmy Intermag, witamy serdecznie, pani Pauliny Janickiej z firmy Seminis, pana Mariusza Płócnik z firmy Hazera oraz naszego gościa specjalnego, pani doktor inżynier Agnieszki Stępowskiej z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, która wygłosi wykład na temat znanych i mniej znanych zaburzeń fizjologicznych sałaty. Szanowni Państwo, zachęcam serdecznie do tego, żeby uczestniczyli Państwo aktywnie na czacie, zadawali pytania naszym ekspertom. Po prezentacjach zaplanowane jest około 5 minut na odpowiedzi. Jeżeli nie zdążymy tych odpowiedzi na wizji wszystkich tutaj przedstawić i odpowiedzieć na nie, no to nasi eksperci, myślę, że już na czacie odniosą się do nich. Szanowni Państwo, nie przedłużając, zapraszam na pierwszą prezentację, firma Enzazaden i pani Agnieszka Wiśniewska i Piotr Pietrzak. Proszę o włączenie kamer, mikrofonów. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa, właściwie dobry wieczór, witam Państwa serdecznie. W dniu dzisiejszym chciałabym powiedzieć parę słów na temat pomidorów, natomiast tuż po mnie wystąpi kolega Piotrek Pietrzak i opowie Państwu o sałatach. Przygotowując się do dzisiejszej prezentacji, ja wykonałam kilka telefonów do znajomych ogrodników z takim pytaniem, z jakimi tematami w tej chwili, jakie tematy w tej chwili są dla nich najważniejsze, jakie wyzwania, z jakimi wyzwaniami się Państwo mierzycie. I tak naprawdę większość tych rozmów wyglądała bardzo podobnie, ponieważ no, sytuacja na rynku warzyw w tej chwili, możemy powiedzieć, nie należy do najłatwiejszych. I głównymi tematami moich rozmów były podwyżki, rosnące ceny nawozów, ogrzewania, energii elektrycznej i generalnie kosztów produkcji. I to tak naprawdę na ten moment najbardziej Państwa niepokoi. Cóż mogę powiedzieć? W związku z tym prezentację tą przygotowałam troszeczkę inaczej niż zwykle. I zaczęłam od takiego tematu związanego z tak zwanymi wynalazkami czy odmianami specjalnymi, czyli różnego rodzaju pomysłami, które proponuję rozważyć, czy nie warto zastanowić się nad tym i nie warto wdrożyć troszeczkę czegoś innego w Państwa, do Państwa produkcji. Jeżeli chodzi o ofertę naszej firmy, o propozycję naszej firmy, to mamy w tej ofercie kilka odmian, które są zupełnie inne niż te standardowe uprawiane przez Państwa, czyli nie jest to typowy pomidor malinowy, nie jest to typowy pomidor czerwony. Na slajdzie widzicie Państwo kilka odmian, nie będę bardzo szczegółowo ich opisywać, natomiast zachęcam do tego, żeby w temacie tych odmian, jeżeli myślicie Państwo o tym, żeby skupić się troszeczkę na czymś innym i troszeczkę pójść pod prąd, zachęcam do tego, żeby się z nami skontaktować i wtedy więcej na temat każdej z tych odmian mogę powiedzieć. Ale pokrótce. Mamy w ofercie odmianę Cuba Libre. To jest odmiana o... Wszystkie odmiany są odmianami o owocach mięsistych. Między 180 a 300 gram generalnie te odmiany tak wyglądają, jeżeli chodzi o masę owocu. Cuba Libre jest odmianą o kolorze
odmianą z owocami o kolorze takim czekoladowo-fioletowym. Mai Tai i Ginfis to są dwie odmiany. Pierwsza z nich to jest odmiana również mięsista, owoce żółte, natomiast Ginfis są to owoce pomarańczowo-czerwone i jest to taka bardzo fajna propozycja, ponieważ one najpierw wybarwiają się na pomarańczowo, a później dostają takich jakby części tych owoców czerwonych. Marsalato, bardzo fajny, ciekawy kształt, mocno spłaszczone, żebrowane, jasno-czerwony kolor oraz odmiana, która jeszcze znajduje się pod numerem, ale już przez część producentów jest uprawiana, jest to odmiana 42180. Jest to odmiana o owocach malinowych, dużych, mięsistych, to jest 280-300 gram. Także zaczęłam troszeczkę od takich zupełnie nowych rzeczy, ale myślę, że jest to w tej chwili fajny czas, żeby zastanowić się, czy tak naprawdę to nie jest lepszy kierunek niż standardowe pomidory, które do tej pory są robione najczęściej. Tutaj propozycja, że można w zależności od tego, jakich mamy odbiorców, można zdecydować się na jedną odmianę, ale można też robić różnego rodzaju tak zwane miksy i do jednego opakowania proponować różne typy tych odmian. Idąc dalej, jeśli chodzi już o taki bardziej standardowy tryb, pierwsze co, pomidory malinowe. Tutaj pierwszą odmianą, o której chciałabym powiedzieć, jest odmiana Enroza. Dla kogo sugerowałabym tą odmianę? Przede wszystkim dla tych z Państwa, którzy z różnych względów, czy to ze względów na rosnące ceny, czy ze względu na inne aspekty w Państwa produkcji, zdecydowaliście się na późniejszy termin nasadzeń, lutowy, marcowy, mogę polecić odmianę Enroza. Jeżeli szukacie Państwo odmiany smacznej, o mięsistych owocach wielkości podwójnego, potrójnego B, a jednocześnie szukacie niskiej ceny nasion, to tutaj z pewnością Enroza będzie doskonałym wyborem. Jeżeli chodzi o owoce tej odmiany, to tak jak mówiłam, są to owoce bardzo smaczne i ważne jest to, że owoc bardzo ładnie się wybarwia, posiada długą, smukłą szypułkę i bardzo atrakcyjnie prezentuje się w kartonie. Także tutaj z pewnością odbiorcy bardzo chętnie do tej odmiany wracają. Jeżeli chodzi o samą roślinę, ważnym aspektem jest to, że jest to roślina krótka. Wiem, że Państwo bardzo często macie problem z niektórymi odmianami, gdyż są to odmiany za długie. Jest to odmiana o krótkich międzywęźlach, nadaje się również do niskich obiektów. Niskie koszty produkcji związane z tym, że odmiana jest stosunkowo mało pracochłonna i najważniejsza cecha, którą naprawdę warto tutaj podkreślić, to jest bardzo niska podatność na suchą zgniliznę wierzchołkową, którą wiem, że jest ona sporym problemem u niektórych producentów. Tu warto podkreślić, że Enroza jest odmianą, którą można produkować również na przedłużony cykl, czyli jeżeli zdecydujecie się Państwo na sadzenie powiedzmy w terminie lutowym czy marcowym, to tak naprawdę można ją produkować do końca sezonu czy do września, października, także jest to odmiana, która sprawdzi się również na długi cykl i w takim jakby kierunku tą odmianę bym widziała. Jeżeli chodzi o odmiany, inne odmiany malinowe, które już będą skierowane dla tych z Państwa, którzy produkują na krótki cykl, to mamy dwie odmiany, o których chciałabym powiedzieć. Pierwsza z nich to jest Perugino. Tutaj wielkość owocu to jest około 180-200 gram i cechą charakterystyczną tej odmiany jest to, że te owoce są bardzo dobrej jakości, błyszczące, niepękające, bez mikrospękań i o dobrej trwałości. Jest to wczesna odmiana, tak jak mówiłam, na krótkie cykle do 8 gron, bardzo dobrze wiąże w trakcie całego sezonu i tak jak mówię, tutaj stawiamy na trwałość i twardość, jeżeli chodzi o Perugino. Natomiast Pink Bizu, która jest drugą propozycją na te krótsze cykle, tutaj mamy większy owoc, 220-290 gram, również jest to odmiana malinowa, natomiast ta odmiana charakteryzuje się wyjątkowo dobrym smakiem.
Tutaj trwałość nie jest tak doskonała jak Perugino. Są to owoce delikatnie bardziej, są po prostu delikatniejsze. Natomiast z pewnością jest to oferta skierowana dla tych z Państwa, którzy mają stałych odbiorców, którzy nie przechowują dłuższy czas te owoce, nie podróżują gdzieś daleko. Natomiast zależy Wam na takim topowym smaku pomidora malinowego. Tutaj z pewnością możemy polecić Pink Bizu. I króciutko porównując te dwie odmiany, bo tak jak mówiłam, Enroza zdecydowanie na długi cykl, czyli w momencie nawet późniejszych nasadzeń można ją produkować jako przedłużona produkcja. Natomiast Perugino i Pink Bizu są to odmiany na krótszy cykl. Czym się różnią? Tak chciałabym króciutko podsumować. Obydwie plonują bardzo dobrze, tutaj charakteryzują się wysokim plonem. Natomiast w Perugino stawiamy bardziej na shelf life, na bardzo dobrą trwałość. W przypadku Pink Bizu tutaj silną stroną jest smak tego pomidora. Perugino nieznacznie mniejsze podwójne B, jeżeli chodzi o Pink Bizu potrójne B. W przypadku Perugino otwarty pokrój, dobre wietrzenie. A Pink Bizu to kompaktowa roślina, która nadaje się również do niskich obiektów. Jeżeli chodzi o pomidory czerwone, mamy trzy propozycje. Mamy odmianę Berberane, która charakteryzuje się bardzo dobrym smakiem. I jest to również mięsisty, czerwony pomidor bez zielonej piętki, wysoka twardość. Posiadamy odmianę Belfort. W przypadku odmiany Belfort tutaj jest cechą bardzo ważną, jest bardzo wysoki plon, te owoce są twarde, wielkość owocu to jest 250-280 gram. Jest to odmiana wczesna, bardzo plenna, tutaj również polecamy ją do 8 gron. I odmiana Elpida, którą polecamy na nieco późniejsze nasadzenia. Raczej sugerowałabym takie kwietniowo-majowe, majowe nasadzenia. I tutaj wielkość owocu to jest 230-250 gram. Odmiana polecana właśnie do tuneli foliowych oraz do starszych szklarni. W przypadku odmian czerwonych również zrobiłam takie króciutkie porównanie trzech odmian, żeby zasugerować, która odmiana dla kogo najlepiej się sprawdzi. Jeżeli mówimy o odmianie Berberane, jest to typowa odmiana na wiosnę. Belfort uniwersalna zarówno na wiosnę, jak i na jesień, a Elpidę polecamy na późniejsze nasadzenia majowo-czerwcowe. W przypadku Berberany to jest klasyczny, mięsisty pomidor, idealnie sprawdzi się na lokalne rynki. Natomiast odmiana Belfort, tutaj owoce są bardziej okrągłe. I charakteryzuje tą odmianę charakteryzuje bardzo dobre wyrównanie. Jeśli chodzi o Berberane, mówimy tutaj o bardzo dobrym smaku. W przypadku odmiany Belfort tutaj tą ważniejszą cechą są twarde owoce. Także króciutko staram się, bo mam dosyć ograniczony czas, natomiast prezentacja będzie dostępna. Zachęcam, żeby też się ze mną skontaktować i bardzo chętnie więcej opowiem szczegółów na temat poszczególnych odmian. Mam nadzieję, że tutaj króciutko nakreśliłam, czym one się charakteryzują. I ostatni temat z mojej strony, pomidory w kształcie śliwki i w typie San Marzano. To również może być fajna propozycja na urozmaicenie Państwa oferty. Chciałabym powiedzieć na temat Granadero. Jest to odmiana śliwkokształtna, 150 gram wielkość owocu. Ona jest bardzo odporna na różnego rodzaju, nawet bardzo trudne warunki. Nadaje się zarówno do produkcji tunelach foliowych, jak nawet w gruncie przy paliku, także jest to odmiana naprawdę wytrzymała, sprawdzona, wybarwiająca się na ciemnoczerwony, intensywny kolor. Lub też odmiana Pozzano, to jest typ San Marzano, wielkość owocu 150-160 gram. I tutaj warto podkreślić, że jest to jedna z odmian, które są w tym typie, które są mniej podatne na suchą zgniliznę wierzchołkową, o co też bardzo często Państwo pytacie. Więcej na ten temat, na temat wszystkich odmian bardzo chętnie opowiem. Zachęcam do kontaktowania się z nami. Natomiast w tej chwili przekazuję głos koledze Piotrowi, który opowie o sałatach.
Dzień dobry Państwu, Piotr Pietrzak, firma Enza Zadem. Ja w miarę tak szybko przekażę Państwu nasze propozycje do uprawy pod osłonami. Sałaty masłowe, nasza odmiana standardowa, czyli taka odmiana przeznaczona przede wszystkim dla produkcji świeżorynkowej, a także do zaopatrzenia supermarketów wiosną, a także jesienią. Casey, odmiana o jasnym kolorze liścia, o dobrym wyrównaniu, bardzo ładnym kolorze po odwróceniu i tak jak Państwo widzicie w przypadku boksu 16, bardzo ładnie go wypełniającego. Casey, tak jak wspomniałem, to jest wiosna, jesień, ale także, proszę Państwa, odmiana bardzo taka uniwersalna, sprawdzająca, można ją produkować latem, przy czym tu raczej to bym zalecał osobom, którzy już produkują dłużej sałaty. Ferli. Ferli jest odmianą także do produkcji wiosną, jesienią, a także latem o grubszych liściach niż z Casey. Odmiana o lepszej wadze, odmiana, która cechuje się takim bardzo dobrym shelf life'em i tu ten shelf life jest takim wyznacznikiem dla tej odmiany, czyli odmiana, która długo leży na półce, która jest konsumentoodporna, można powiedzieć, o takim bardzo elastycznym liściu. Odmiana następna z odmian masłowych, odmiana strecza, polecana na wiosnę, jesień, ale tu, jeżeli mówiłem o poprzednich, że Casey i Ferry możecie Państwo uprawiać praktycznie całym rokiem, streczy nie polecam do uprawy letniej. Tu Pani Agnieszka Stępowska będzie mówiła o tym, co może Was spotkać, jeżeli chodzi o choroby fizjologiczne podczas produkcji latem. I przy streczy tylko polecam ją uprawiać wiosną, jesienią, gdyż no, pewne problemy mogą wystąpić latem. To jest odmiana, która ma bardzo ładny liść. Liść, który jest jasny i bardzo ładnie prezentuje się w opakowaniu. W boksie zdecydowanie do sprzedaży świeżorynkowej, a także do supermarketowej. Jeżeli chodzi o sałaty, które mogą uzupełnić Państwa asortyment latem, to są nasze odmiany, które polecamy do gruntu, ale także w uprawach tunelowych będą się Państwo sprawdzały i tu dają Państwu taką bezpieczeństwo uprawy od im odporność na różne warunki niesprzyjające pogodowe. Więc o ciemniejszych liściach Aferdita, Anandra, Takoda i o jasnych liściach Witrinę, Ilona, Lobetina. Odmiany, które dają dużą wagę, bardzo dobrą wypełnienie klatki, a także po odwróceniu jasny, atrakcyjny kolor liścia. Już tak tylko wspominając, bo już widzę, że Pani Agnieszka mi tutaj popędza. Sałaty strzępiaste, różnie nazywane w różnych rejonach. Strzępiaste to są głównie odmiany lolki, Lolo Bionda, czyli w naszej ofercie Willi, Nowa Brietta, a także Lolo Rossa. Z tych nowości polecam Azirkę, którą Państwo widzicie tutaj na zdjęciu. Bardzo ładnie wyglądająca, mocno czerwona, utrzymująca tempo produkcyjne przede wszystkim, gdzie w tych odmianach, które mają niski chlorofil kolorowych, jest to dużą zaletą. Dziękuję bardzo Pani Agnieszko, rozumiem, że już mam kończyć. Proszę mi włączyć mikrofon.
Tak, szanowni państwo, dziękuję pięknie za tą prezentację. Nie zdążyliśmy, ale niestety tu czas jest naszym takim wyznacznikiem. Zachęcam, żeby państwo wrócili do prezentacji, które będą dostępne już za parę dni na kanale YouTube i na portalu warzywa.pl. Dziękujemy pięknie za prezentację firmy ENZA Zedan. Pojawiło się kilka pytań. Na dwa z nich pani Agnieszce udało się odpowiedzieć na czacie. Teraz chciałam zadać pytanie o odmianę Eneroza. Czy występują problemy z wiązaniem owoców przy tej odmianie? To znaczy tak, właśnie jeżeli chodzi o Enrozę, to jedną z takich naprawdę zalet tej odmiany jest to, że nawet w trudnych warunkach ona wiąże bardzo dobrze. I tutaj mówimy zarówno o warunkach, bo ta odmiana jest też produkowana w szklarniach, gdzie rośliny sadzone są wcześniej, czyli na przykład przy nasadzeniach grudniowych. To wiązanie jest bardzo dobre. Mhm. Oczywiście wiadomo, no czasami zdarzają się sytuacje, że przez dłuższy okres jest bardzo ciemno, no i tutaj każda jedna odmiana ma pewnego rodzaju zachwianie. Natomiast generalnie jest to odmiana, która wiąże w takich warunkach bardzo dobrze. Również tyczy się to bardziej do producentów, którzy sadzą puli, czy też producentów, którzy sadzą w tunelach. O takie problemy z wiązaniem letnie w trakcie upałów, to tutaj także na tle innych odmian Enroza radzi sobie bardzo dobrze. Także myślę, że to jest akurat zaleta odmiany. Mhm. Dziękujemy. Jeszcze jedno pytanie odnośnie sałat. Która z odmian sałaty masłowej ma pełną odporność na mączniaka? Nasze sałaty generalnie mają pełną odporności 36 raz odporności na mączniaka, 37 wszystkie nowe odmiany, które posiadamy w naszych propozycjach. Także to, co Państwu przedstawiałem, to oprócz analeny, która ma lukę, która jest, nie zdążyłem o niej powiedzieć, także wszystkie, o których mówiłem, macie Państwo, ma pełną odporność. Dziękujemy pięknie. Czas już niestety się skończył, także zapraszam jeszcze naszych prelegentów do tutaj odpowiedzi na czacie, jeżeli jeszcze jakieś tutaj pytanie się pojawiło, a my, drodzy Państwo, musimy przejść do kolejnej prezentacji. Chciałam tylko jeszcze w międzyczasie powitać naszych widzów, którzy w międzyczasie dołączyli na nasze webinarium. Witamy serdecznie, witamy widzów Facebooka, zapraszamy również do logowania się na platformę Click Meeting za pośrednictwem portalu warzywa.pl. Zachęcamy, żeby Państwo zostali z nami do końca. Jeszcze cztery bardzo ciekawe prezentacje, a na koniec wystąpienie naszego gościa specjalnego, pani doktor Agnieszki Stępowskiej z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. A teraz już zapraszam na prezentację pana Piotra Zawadzkiego z firmy Intermag. Zapraszam. Witam serdecznie, Piotr Zawadzki, firma Intermag. Na dzisiejszym webinarium chciałbym przedstawić praktyczne aspekty stosowania biopreparatów z serii Bactim, czyli preparatów mikrobiologicznych, które mają ogromne znaczenie w produkcji sałaty i pomidora, które przedstawię w dalszych slajdach, jak to wygląda. Mikroorganizmy glebowe mają bardzo duże znaczenie w kompleksie glebowym, odpowiadają za wiele czynników, czy tu przepływ materii, energii, obieg węgla i oczywiście pobieranie naszych składników z nawozów, które dostarczamy w postaci nawozów mineralnych. Oczywiście kształtują właściwości fizyczne, chemiczne i bezpośrednio wpływają na jakość, jak i plon naszych upraw, tutaj mówiąc o sałacie i pomidorze. Natomiast ze względu na małą powierzchnię, na ograniczone płodozmian, tych naszych pożytecznych mikroorganizmów glebowych jest coraz mniej i tu musimy się podeprzeć, wesprzeć swoją uprawę, stosując mikroorganizmy, dostarczając je do gleby. To są czynniki, które po prostu ograniczają zasobność mikroorganizmów, oczywiście tych pożytecznych, jak i tych, które powodują choroby
odglebowe, czyli przede wszystkim w sałacie mówimy o fuzarium. Natomiast firma Intermag w swojej ofercie ma produkty mikrobiologiczne w postaci Bactimu, grupy produktów Bactimowych, jak i produktu ProRadix. Typowe produkty mikroorganizmy glebowe opierające się o bakterie, grzyby, jak i saprofity. Oczywiście każdy z tych produktów zawiera inne mikroorganizmy, bakterie ryzosferowe, bakterie wiążące azot, bakterie solubilizujące fosfor, grzyby mikoryzowe, saprofityczne, promieniowce. Każdy produkt jest dedykowany pod odpowiednią uprawę i tu są uwzględnione te mikroorganizmy, które jak najbardziej wspomogą przede wszystkim rozbudowę systemu korzeniowego, czyli pobieranie składników, jak i tutaj, jeśli mówimy o trichodermie i streptomyces, bardzo skutecznie, dużą skuteczność mają przy ograniczaniu chorób fuzaryjnych. Bactim receptor. ProRadix jest to produkt mikrobiologiczny oparty o bakterie Pseudomonas, które mają bardzo duże znaczenie. Tu akurat produkt jest zarejestrowany typowo pod ziemniaki, natomiast w 2021 roku została rozszerzona rejestracja o choroby odglebowe w warzywach. Tutaj jeśli mówimy o sałacie, też możemy zastosować. Tutaj patrząc na pomidora, ograniczamy fuzariozę, rizoktoniozę, w sałatach oczywiście rizoktoniozę. Oczywiście tutaj przy mikrobiologii musimy powiedzieć, że jest to produkt, który ogranicza oczywiście choroby odglebowe. Stosowanie tego produktu polega na zabiegu nawadniania kropelkowego lub zraszanie w dawce 125 g na hektar, liczba zabiegów maksymalnie 3 cykle produkcji. Bactim Terastar jest to kolejny produkt mikrobiologiczny, natomiast jest to nawóz z założenia pokrywany bacillusem, który ogranicza nam straty fosforu, dlatego że fosfor występuje w glebie, natomiast często jest blokowany przez wiele czynników, czy to mówimy o pH, czy łączenia się z jonami wapnia i on jest w tym momencie niedostępny. Natomiast stosując mikrogranulat w postaci Bactim Terastar, dostarczając mikrobiologię w postaci bacillusa, uruchamiamy ten fosfor, który mamy w glebie, który jest niedostępny dla systemu korzeniowego rośliny. I możemy ten produkt stosować jako typowy nawóz fosforowy do stosowania na plantacji, czy to sałaty, czy tutaj mówimy o pomidorze gruntowym. Tutaj jest pokazane wapno, które mamy w glebie, może być blokowane przez fosfor, natomiast bacillus, który mamy w tym produkcie, uwalnia nam ten fosfor i jest on w tym momencie dostępny dla rośliny. Dawkowanie w zależności od uprawy, tutaj przy stosowaniu do siewu, do sadzenia roślin 1-2 kg lub 5 kg na hektar. Problem w sałacie jest w sałatach, będąc na plantacjach, przede wszystkim choroby odglebowe. Tutaj objawy fuzaryjne na roślinie. Tak wygląda uszkodzenia przez fuzarium. Roślina zamiera i przestaje rozwijać się. Na początku wegetacji oczywiście tego nie widać. Z biegiem czasu zatrzymuje się wegetacja, roślina obumiera i zamiera i mamy
dużo wypadów na plantacji. Tak wyglądają plantacje roślinne, są nierówne. Te rośliny, które są intensywnie zielone, widać na kolejnym zdjęciu, tutaj przedstawię, widać, że jest brak systemu korzeniowego, czyli nie pobiera składników. Jest to spowodowane na pewno problemem odglebowym, chorobami, brakiem tych pożytecznych mikroorganizmów. Natomiast rośliny zielone, widać system korzeniowy bardzo dobrze rozwinięty i tutaj efekt jest wzrostu ewidentny i widoczny. Firma Intermag proponuje klientom uprawiającym sałatę takie rozwiązanie stosowania tych dwóch produktów typowo mikrobiologicznych, czyli Bactrim Radinet. Stosujemy 5 gram na tackę przed wysadzaniem na podłoże już w tunelu. Natomiast w późniejszym okresie możemy poprzez wężyki wpuścić Bactrim Fertimax, łączna dawka 1 do 1,5 kg. Oczywiście dostarczając fosfor, fosfor zabezpieczony przed stratami w dawce 1-2 kg na metr sześcienny. Tak wygląda plantacja, która została, na której zostały wykonane te zabiegi. We wczesnej fazie widać wigor, widać wzrost. Porównanie roślin, gdzie był zastosowany Bactrim Fertimax po prawej stronie, widać, że ten system korzeniowy jest dużo większy, bardziej rozbudowany i roślina jest w stanie pobrać nasze składniki glebowe. Tutaj ewidentnie widać, system korzeniowy jest bardzo silny, rozbudowany, widać, jest oklejony ziemią z mikroorganizmami. I tutaj ta roślina na pewno ma potencjał. Obok zdjęcie widać słaby system korzeniowy, brak włośników przybyszowych. Tutaj kolejne zdjęcie. Ewidentnie widać tą różnicę, gdzie zostało zastosowane Bactrim Radinet i Bactrim Fertimax. Kolejne zdjęcie, ażeby zobaczyć efekt działania. I tak tuż przed zbiorem sałaty widać, że wypadów pod kątem chorób odglebowych, fuzaryjnych jest mało albo ich w ogóle nie ma. Na pewno tutaj te produkty wspomogą naszą produkcję sałaty i ograniczą choroby fuzaryjne, a jednocześnie lepsze pobieranie składników przez to, że mamy większy system korzeniowy, lepsze wyrównanie sałat w tunel. Przechodząc do pomidora, opieramy się praktycznie o te same składniki, te same produkty mikrobiologiczne. Tak samo stosujemy Bactrim Radinet 5 gram na tackę i w całym cyklu. Tu jest oczywiście slajd pokazujący plantację w gruncie pod osłonami. Też możemy stosować produkt ProRadix, który ma rejestrację na choroby w pomidorze. Dawka maksymalna jest 1,5 kg. Taka jest różnica po zastosowaniu we wczesnej fazie rozsady. Widać, rośliny są w większym wigorze, większa powierzchnia blaszki liściowej, lepiej odżywione. Natomiast to, co widzimy tu gołym okiem, dużo większy system korzeniowy, silniejszy system korzeniowy. Daje nam to na pewno efekt lepszego odżywienia, pobierania składników mineralnych z nawozów dostarczonych do gleby. System korzeniowy silny, wiele włośników i pokrój rośliny jest bardzo duży. Roślina wyrównana, w mocniejszym wigorze wzrostu. I tutaj też ewidentnie widać tą różnicę po zastosowaniu Bactrim Radinet
i Bactin Fertimax na plantacji w tunelu. Co do efektów plonotwórczych, też zanotowaliśmy wzrost plonu, dosyć znaczny. Efekt stosowania tej mikrobiologii widać, że też ma przełożenie na plon na naszych plantacjach. Tutaj mamy też, możemy stosować mikrobiologię w uprawach bezglebowych, zastosując Bactin Radinet w momencie sadzenia, później Bactin Fertimax w trzech dawkach, pierwsza dawka 0,5, później 0,25 i oczywiście też możemy zastosować ProRadix. Efekt nawet w warunkach bezglebowych jest widoczny, dużo więcej masy systemu korzeniowego, co na pewno nam spowoduje lepsze pobieranie składników, które dostarczamy w postaci wody i mieszaniny nawozów. Widać na krzakach pomidora też jest więcej nawiązanych, plon jest równiejszy, wyrównany plon, większy plon. Tutaj bardzo, bardzo fajny temat, trichoderma, przeżywalność trichodermy też jest bardzo wysoka, także nawet w warunkach bezglebowych trichoderma przeżywa i skutecznie działa w warunkach nawet bezglebowych. Natomiast tutaj jest taki tabulogram przedstawiający wzrost plonu w okresie badania, to jest około 20 tygodni. Oczywiście były różnego rodzaju spadki, natomiast średni plon, wzrost plonu do plantacji, która nie była zasilana mikrobiologią, średni plon jest 5,5% wyższy od plantacji niezasilanej. Także na pewno warto tutaj, efekt jest. Co zyskujemy, czyli zamykając jak gdyby tutaj temat mikrobiologii, lepsze przyjęcie roślin, ograniczenie stresów przy przesadzeniach, wysoka aktywność systemu korzeniowego, to co przedstawiałem, tak? Lepsza zdrowotność systemu korzeniowego, lepsze zapotrzebowanie roślin w składniki pokarmowe, lepsze wykorzystanie wody, bo okazuje się, że rośliny pomidora na sztucznym podłożu dużo lepiej, efektywniej wykorzystują naszą pożywkę, którą dostarczamy w systemie nawadniania i automatycznie mamy wyższy plon, jak i jakość gotowego produktu. Tutaj przedstawiam schemat, który jest też dostępny na stronie internetowej, praktycznie do każdej uprawy można z niego skorzystać w trakcie prac na plantacjach. Natomiast nowości firmy Intermag chciałbym w skrócie przedstawić. Produkt Hammer jest to produkt aminokwasowy, zawiera 55% aminokwasów pochodzących z leonardytu i zawiera też witaminy B, co ma bardzo duży wpływ na odbudowę kompleksu sorpcyjnego, struktury grzazełkowatej, jak i życia mikrobiologicznego, o którym też mówiliśmy. Kolejny produkt Planticine jest to innowacyjny produkt z założenia polegający na tym, że Biovaxin, czyli taka innowacyjna, bioaktywna formuła, stosując ten produkt pobudzamy roślinę do wytwarzania własnej odporności na choroby, jak i na grzyby na plantacjach, uprawach i w uprawach. Kolejnym, skuteczność co do przędziorka, chmielowca, przy truskawce czy tutaj przy ogórkach jest dosyć znaczna. Nie jest to chemia, jest to produkt, który jest produktem pochodzenia roślinnego i
efektywność stosowania w początkowych fazach przy niskim nasileniu chorób, jak i szkodników jest dosyć znaczna. ProAqua Trio, nowy produkt na rynku w ofercie Intermagu. Jest to produkt 3 w 1, który w procesie wykonywania zabiegów zmniejsza twardość wody, odczyn pH obniża i napięcie powierzchniowe. Także trzy czynniki w jednym. I ostatni produkt HitoGel. Jest to produkt zalecany też do upraw ekologicznych, ma rejestrację, ogranicza choroby grzybowe, jak i bakteryjne. Dziękuję bardzo za uwagę. Jeśli będą pytania, pozostawiam numer telefonu, jak i adres mailowy i śmiało można dzwonić i na pewno udzielę odpowiedzi. Dziękuję bardzo. Dziękujemy pięknie za tą prezentację, za obszerną wiedzę i przedstawione produkty. Mamy oczywiście do tej prezentacji kilka pytań. Pan Mateusz pyta, czy Bactrim jest kompatybilny z innymi środkami? Dosyć ogólne pytanie, natomiast z założenia Bactrim Receptor, Bactrim Fertimax czy Radinet stosujemy we wczesnych fazach rozwojowych. Gdybym otrzymał informację, o jaki produkt tutaj jest pytanie, na pewno dałbym odpowiedź, natomiast nie zalecałbym stosowania łącznego z innymi produktami. A czy można go stosować z innymi nawozami do fertygacji? Możemy stosować. Dobrze, to jeszcze jedno takie pytanie. O czym należy pamiętać stosując preparaty mikrobiologiczne? Jakieś konkretne zasady, wskazówki, żeby ta efektywność była większa? Produkty mikrobiologiczne, tutaj jest bardzo ważna temperatura. Produkty skutecznie działają powyżej 10 stopni Celsjusza, to jest bardzo ważny temat. Drugi temat, co do mikrobiologii. Mikrobiologia nie znosi świateł UV, dlatego stosowanie powinno być przy jak najmniejszej penetracji światła, ograniczyć to, wykonać ten zabieg jak najszybciej, nie pozostawiając tego produktu na dłuższy czas gdzieś w otwartym opakowaniu i w ten sposób. Dobrze, dziękujemy bardzo za odpowiedzi. Pojawiło się jeszcze chyba z dwa pytanka na czacie, także pana Piotra poproszę tutaj już o odpowiedzi na czacie, a my, drodzy Państwo, przechodzimy do kolejnej prezentacji. Zapraszam na prezentację pani Pauliny Janickiej z firmy Seminis. Zapraszam gorąco. Dobry wieczór Państwu. Moje nazwisko Paulina Janicka. Ja reprezentuję markę De Ruyter. Marka De Ruyter ze względu na swoją specjalizację zajmuje się szeroko pojętymi uprawami pod osłonami. Dlatego też między innymi skupia w sobie odmiany marki De Ruyter, takiej odmiany marki Seminis. Chciałabym Państwu opowiedzieć troszkę o odmianach pomidorów w naszym portfolio, które dedykujemy do upraw w tunelach foliowych i starszych obiektach szklarniowych. Zacznijmy może tutaj od najbardziej popularnego segmentu, jakim aktualnie jest, czyli odmiany malinowe. Pierwsza nasza propozycja, odmiana Meishuai. Odmiana malinowa jest to roślina, która bardzo fajnie znosi tutaj stresowe warunki, dostosowuje się fajnie do różnych warunków. Jest odmianą wczesną o dość wysokim plonie. Nadaje się jak najbardziej do nasadzeń wiosna, lato, jesień. Owoce tej odmiany mają wielkość 200-260 gram.
Można, tak jak już wspomniałam, sadzić tą odmianę w tunelach lub w starszych obiektach szklarniowych na dwa cykle. Także Meishuai mieliśmy tu wielokrotnie sadzone na drugie nasadzenie w starszych obiektach szklarniowych. Odmiana spisała się bardzo dobrze, wytworzyła nawet do 11 gron, także bardzo tutaj producenci byli zadowoleni. Co wyróżnia tą odmianę? Przede wszystkim bardzo atrakcyjny owoc, brak zielonej piętki, atrakcyjny malinowy kolor odmiany, bardzo dobra jakość i odmiana, tak jak wspomniałam, ma bardzo atrakcyjny malinowy kolor, wytwarza do 11 gron, roślina jest troszeczkę silniejsza od następnej, którą Państwu zaprezentuję. Roślina ma troszeczkę bardziej mocniej ulistniony pokrój. I tutaj rzut odmiany w tunelach foliowych. Kolejną propozycją jest odmiana Pink ID, również odmiana malinowa, odmiana o luźniejszym pokroju niż Meishuai. Tutaj jeżeli Państwo macie problem z obiektem, który jest bardziej wilgotny i gdzieś tutaj może wystąpić szarucha, Meishuai ma luźniejszy pokrój, dzięki temu obiekt będzie bardziej przewiewny, odmiana lepiej dostosuje się tutaj do warunków danego obiektu. Odmiana charakteryzuje się wysokim plonem ogólnym i wczesnym. Odmiana do tuneli również na cykl wiosenne, letnie, jesienne. Bardzo dobry smak i jakość owoców. Owoce również, tak jak poprzedniej, bez zielonej piętki. Gramatura 180-230 gram. Jedyna techniczna uwaga, nie przetrzymywać owoców na roślinach, gdyż faktycznie tutaj należy ją troszeczkę wcześniej zebrać. Atrakcyjny malinowy kolor, dość ładna szypułka, tutaj akurat rzut na zdjęcie owoców z uprawy, drugim nasadzeniu upraw szklarniowych. Tutaj rzut z tunelu foliowego, tak jak widać odmiana od poprzedniej troszeczkę luźniejsza. Przede wszystkim co wyróżnia te dwie odmiany, to bardzo dobry smak. Tak jak Państwo widzicie tutaj na tle pozostałych, przeprowadzamy każdego roku wiele testów smakowych i tutaj właśnie Meishuai Pink ID okazało się o bardzo wysokim Brixie, czyli tutaj poziom 5,3, a w drugim badaniu 5,8 do 6, co w przypadku odmian malinowych jest to naprawdę bardzo dobry wynik, więc przede wszystkim wyróżnia te dwie odmiany bardzo dobry smak. I chciałabym tutaj przejść teraz do odmian czerwonych. Pierwsza nasza propozycja z odmian czerwonych to odmiana partowa. Odmiana troszeczkę zwartym pokroju, średnio wczesna, o wysokim plonie całkowitym. Bardzo też fajnie wyróżnia ją to, że nadaje się do troszeczkę gorszych warunków, tak? Odmiana jest elastyczna, dostosowuje się do różnych warunków, ma średnio silny wigor. Owoce są mało podatne na mikrospękania, owoc jest wyjątkowo trwały. I tak jak widać, intensywnie czerwony, regularny, bardzo dobre wyrównanie, 180-220 gram, cykl wiosenny, jesienny oraz letni i tak jak już mówiłam, dobrze sprawdza się w różnych warunkach uprawy. Na słabe warunki, czyli jak najbardziej też możemy polecać ją tutaj do tuneli nieogrzewanych. Roślina ma dość silny wzrost i bardzo dobrze radzi sobie podczas upałów. Kolejna nasza propozycja Matissimo, jest to troszeczkę większy pomidor, jest wcześniejszy od standardowego Matiasa, który bardzo dobrze Państwo znacie, bo jest wiele lat na rynku. Matissimo ma wysoki plon, jest owocem wyrównanym,
Roślina jest o generatywnym charakterze, ale ma dłuższe międzywęźla niż Matias. Jest bardzo atrakcyjny czerwony kolor owocu, dedykowana do nasadzeń troszeczkę późniejszych wiosennych i jesiennych. Roślina jest dość silna, dłuższa niż Matias. Tutaj 8 gron, śmiało można powiedzieć, że nawet te 10, powyżej 10 gron do 10 gron, w zależności oczywiście od obiektów i odmiana typowo do tuneli na podłożu organicznym. Tutaj w formie tak naprawdę tylko przypomnienia, odmiana Matias, wiele lat na rynku, odmiana wczesna, nadaje się do nasadzeń wiosennych, letnich, jesiennych, typowa odmiana tunelowa, o intensywnym, bardzo ładnym czerwonym kolorze, smaczna, owoce są twarde, skórka jest wyjątkowo odporna na spękania, owoc jest trwały, roślina o generatywnym charakterze, o krótkich międzywęźlach i jej wyjątkowa cecha, czyli odporność na korkowatość korzeni. Jeżeli musicie Państwo powtarzać uprawę na jednym podłożu, nie ma możliwości tutaj zmiany lokalizacji tunelu, jak najbardziej Matias sprawdzi się w tym przypadku. Jest to największy, gramowo największy pomidor tutaj z proponowanych przez nas. I tu jeszcze kolejna taka propozycja, troszeczkę z nowości, odmiana Wrestler 220-250 gram, odmiana jest wyjątkowo bardzo szybka, raczej takie szybkie 5-6 gron, odmiana jest wczesna, szybka, z relatywnie wysokim plonem, roślina o silnym wigorze i generatywnym charakterze, o średniej długości międzywęźli, cykl późnowiosenny, letni lub jesienny. Przy wyjątkowej tej swojej szybkości ma dobrą jakość i dobre wyrównanie owocu. Tak jak widać, krótka roślina, wyjątkowo duże, ładne, czerwone owoce, także propozycja takie na takie 5-6 gron. I tutaj propozycja troszeczkę z pomidorów kategorii specjalnej, czyli kategorii bawolego serca. Tutaj DR7024TS, odmiana pochodzi z portfolio De Reutera, nadaje się do sadzenia w tunelach, jak i starszych obiektach szklarniowych, 250-300 gram, bardzo ciekawy kształt owocu, dlatego że jest to takie bawole serce, lekko wydłużone, tekstura owocu jest bardzo ciekawa, ma bardzo dobre wiązanie, w tym, że wymaga regulacji do 6 owoców w gronie, żeby tutaj utrzymać jednolitą wielkość owocu, odmiana wysokoplonująca, średnio silna, o luźnym i otwartym pokroju, do nasadzeń wiosennych i jesiennych, o długich międzywęźlach. I tutaj oczywiście jest to dość ciekawa propozycja, atrakcyjny owoc, wiem, że teraz właśnie dużo z Państwa poszukuje takiego typu produktu, więc proponujemy w typie bawolego serca. I kolejna jeszcze jedna propozycja też w typie saszetki czy bawolego serca, troszeczkę mniejszy, 180-250 gram. Uprawy tunelowe, jak i również szklarniowe, starsze obiekty szklarniowe, podłoże organiczne lub inertne. Jest możliwość jak i tej aurei, jako tej wcześniejszej odmiany DR7024TS, możliwość zaszczepienia, w tym, że zalecamy szczepienie 1:1, jeżeli wybieracie Państwo tą odmianę do starszych obiektów szklarniowych. Tutaj owoc jest troszeczkę bardziej spłaszczony, nie jest taki wydłużony jak ta wcześniejsza odmiana, ale bardzo atrakcyjny owoc, dobry smak, duża ilość owoców na gronie, nie wymaga regulacji. Roślina jest tak samo, podobnie słabszym wigorze i nasadzenia, dedykowana do nasadzeń wiosennych i jesiennych.
I tutaj chciałabym jeszcze Państwa uwagę zwrócić na nowości. Tutaj też jeszcze z portfolio marki De Ruyter. Firma w zeszłym sezonie wprowadziła dwie odmiany Hakumaru i Yarimaru. Są to uprawy dla profesjonalnych upraw szklarniowych. Natomiast propozycja do starszych obiektów szklarniowych, gdyż Hakumaru i Yarimaru próbowało kilku z naszych klientów i naprawdę bardzo fajna propozycja Hakumaru i Yarimaru. Dobrze spisuje się w warunkach stresowych. Tutaj wiem, że gros Państwa dzwoni i szuka często odmian, że tak powiem, dłużej dystansowych. Także chcecie Państwo, szukacie odmiany tunelowej, ale która wytrzyma na przykład na 11-12 gron, tak? Żebyście Państwo mogli mieć taką uprawę przedłużoną. I raczej szukacie tutaj z kategorii odmian szklarniowych. Hakumaru jest dobrą propozycją. Dzięki niej tak naprawdę macie bardzo dobrą trwałość owocu. Owoce są bardzo zadowalającej jakości, wielkości i przede wszystkim te dwie odmiany to brak żółtej plamy, brak suchej zgnilizny. I tutaj również mówię do starszych obiektów szklarniowych. I chciałabym Państwa na koniec może zachęcić do śledzenia, jak i portfolio marki De Ruyter, tak i portfolio marki Seminis. De Ruyter znajdziecie aktualności na naszym WhatsAppie. Jeżeli zeskanujecie Państwo ten kod QR, można się zapisać do WhatsAppa, będziecie otrzymywać wszystkie aktualności, nasze publikacje, bardzo dużą ilość, tak naprawdę w zeszłym sezonie nagraliśmy vlogów o nowych odmianach malinowych, o jakichkolwiek nowościach. I oczywiście Facebook marki Seminis, tutaj kolegów i koleżanek zapraszam do śledzenia. I zostawiam kontakt do siebie, Paulina Janicka, mój region działania to Polska Zachodnia, Kalisz, Włoszakowice, Grudziądz, więc po więcej informacji zapraszam, chętnie spotkamy się w szklarni i porozmawiamy. Dziękujemy serdecznie Pani Paulinie. I teraz czas na pytania. Pierwsze pytanie od naszego widza. Co oznacza szczepienie 1:1? Czyli oznacza szczepienie po prostu i zachowanie jednego wierzchołka odmiany głównej, a nie tak jak jest to w uprawach typowo szklarniowych, że producenci na podkładce szczepią odmianę, po czym z odmiany wypuszcza się dwa główne pędy, tak? Czyli fizycznie mamy dwie głowy, a jeden korzeń. Więc tutaj zostawiamy jedną głowę, jeden korzeń. Jasne, dziękujemy. Teraz dwa pytania, jeżeli chodzi o odmianę Aurea i jaka jest rekomendacja, jeżeli chodzi o szczepienie, znaczy o podkładkę do szczepienia dla tej odmiany? Tutaj tak naprawdę sięgałabym po standardy, czyli odmiana, podkładka odmiany MaxiFort jest takim bardzo fajnym standardem. Tutaj na pewno, jeżeli chodzi o odpowiednie dostarczenie, odmianie wody i wszystkich składników, MaxiFort będzie takim standardem. Tutaj nie sięgałabym po silniejsze podkładki, dlatego że faktycznie Aurea sama sobie jest dość silna, więc zostałabym przy standardzie. I jeszcze odnośnie tej odmiany, jaka jest maksymalna ilość owoców w gronie, jaką można uzyskać producent, jaką podaje? Tutaj tak naprawdę jest regulacje, zalecamy do tych 6 gron, natomiast no, jest możliwość 8-10 gron, owoców w gronie, owoców w gronie zyskać. Teraz pytanie o odmianę May Shy. Jak długo ją można przechowywać? Czy jest bardzo taka wrażliwa, czy po prostu no, jesteśmy w stanie ją przechować przez jakiś czas?
To znaczy przede wszystkim przechowywać, trwałość owocu jest dość dobra, owoc jest dość twardy, więc z przechowywaniem nie powinno być problemu, natomiast radziłabym szybciej nie trzymać ją długo na gronie, tak? Raczej zerwać tą odmianę i po prostu przechowywać już zerwaną, nie opóźniać rwania z grona. Mhm. Dobrze. Jeszcze pan Maciej ma pytanie o ofertę, myślę, że też dotyczącą innych firm, ale tutaj to pytanie pojawiło się przy pani prezentacji. Jeżeli chodzi o pomidory malinowe, taka odmiana, która ma najmniejszą ilość pędów bocznych, co w ofercie mogłaby pani tutaj najlepiej zapromować? No tak naprawdę to zależy, czy sięgamy do portfolio odmian tunelowych, czy odmian szklarniowych, tak? Natomiast Meishuai czy Pink ID nie są to odmiany, które nadmiernie wypuszczają pędy boczne. Tutaj skłaniałabym się może w stronę Pink ID i jeżeli chyba, że pan życzy sobie odmianę szklarniową, no to wtedy Hakumaru bardzo dobra, bardzo fajna odmiana, nie wymagająca tak nadmiernej obróbki, przez producentów chwalona za to, że jest, że jest bardzo ustandaryzowana i nie wymaga tyle pracy. Dziękujemy jeszcze raz pani Paulinie za wyczerpujące odpowiedzi i za prezentację. Szanowni Państwo, jeszcze raz pragnę gorąco pozdrowić i powitać widzów, którzy w międzyczasie do nas dołączyli. Jesteśmy na żywo na Facebooku. Zapraszamy również do logowania się na platformie Click Meeting, na portalu warzywa.pl i zapraszamy, żeby Państwo pozostali z nami do końca. Jeszcze dwie bardzo ciekawe prezentacje, a na koniec gość specjalny z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. I już teraz zapraszam na prezentację firmy Hazera, pan Mariusz Płucinik. Zapraszam. Witam Państwa serdecznie. Dzień dobry, Mariusz Płucinik, reprezentuję firmę Hazera Poland. Może zacznę od tego, że jesteśmy na początku nowego roku, więc chciałbym Państwu złożyć życzenia i nie będą to standardowe życzenia, jakie sobie zawsze składamy, tylko życzę Wam, proszę Państwa, przede wszystkim zdrowia, a zresztą kombinujcie. To są słowa Stanisława Tyma, które obiegły też internet, a które mają się bardzo fajnie do obecnej rzeczywistości. Także jeszcze raz zdrowia z mojej strony, a zresztą kombinujcie. A jeśli chcecie kombinować, to oczywiście z naszymi odmianami, ponieważ z naszymi odmianami to kombinowanie wychodzi lepiej, ponieważ mamy odmiany właśnie pomidora czy sałaty pod osłony, o których zaraz opowiem. Ale zanim opowiem o pomidorach, bo od nich zacznę. Kilka takich informacji dotyczących właśnie pomidora, co się z tym pomidorem dzieje i dlaczego akurat właśnie nasze odmiany będą Wam pomocne. Około 10 kg pomidora rocznie spożywa statystyczny Polak. Są to w większości, przeważającej większości, praktycznie wszyscy szukamy pomidora malinowego. 75% z nas kupuje te pomidory w sieciach handlowych. Kupujemy te owoce luzem, ale co się zaczyna dziać, proszę Państwa, konsumenci szukają czegoś innego. Wysycenie pomidorem takim typowo malinowym jest tak duże, że konsument szuka czegoś, co my nazywamy w takim naszym slangu wynalazków. Czegoś, co odznacza się smakiem, kształtem lub kolorem. Jest to szansa właśnie do małych producentów szczególnie tunelowych, którzy mają łatwość w zmianie produkcji, ale także ostatnimi czasy zauważamy, że dzieje się tak na rynku u producentów, którzy mają także szklarnie, obiekty nawet 2-3 hektarowe, które są w całości przeznaczone do produkcji pomidorów innych niż wszystkie, czyli nie standardów. Firma Hazera ma w swojej ofercie takie pomidory. Jesteśmy z tego słynni na rynku, że mamy pomidory do upraw tunelowych. Tutaj
Po kilka tylko słów, nie będę wnikał w wielkość owoców pomidorów malinowych, ale powiem o tych pomidorach malinowych specjalnych. Rosamunda, o której tutaj w prezentacji nie będę mówił, ale rynek na pewno zna tę odmianę, wie jak ona się sprawdza, wie, że jest to odmiana, która przynosi ładną gotówkę, daje możliwość zarobienia, ponieważ jest specyficzna, jest to owoc w typie takiej sakiewki, bardzo smaczny, plenny jak na specyficzny rodzaj pomidora, bo plonowo nie odbiega niczym pomidorom tradycyjnym malinowym. Mamy w ofercie odmianę Buffalo Pink, o której powiem, czym w typie Marmand, owoc spłaszczony, silnie karbowany, czy owoce takie jak odmiany Yangtze i Congo, które mają owoce malinowe, śliwkowe. Czyli jest to coś innego, coś czego właśnie klienci szukają. Następną taką grupą pomidorów są pomidory czerwone i pomidory czerwone tutaj o jakichś cechach specjalnych. I to są pomidory w typie bawole serce. Tu akurat mamy na zdjęciu Gourmandsana, ale jest na przykład Cupidissimo, które też ma kształt bawolego serca, czy widoczny na zdjęciu pomidor paprykowy Belandina. Proszę Państwa, mamy w swojej ofercie do upraw typowo tunelowych na krótkie cykle bardzo szeroki asortyment. Każdy z tego asortymentu znajdzie coś dla siebie. Czy ma to być taki tradycyjny pomidor malinowy, czy jednak pomidor, który coś ma coś więcej, jest pewnego rodzaju wynalazkiem. Tutaj nie będę czytał tej listy, ponieważ każdy z Was może ją prześledzić i na pewno wiele odmian, chociażby VP1, VP2, nasze standardy zdane od lat, cenione, do których coraz częściej producenci wracają ze względu na wyśmienity smak, ale pomidory także standardowe, klasyczne, malinowe. Na pewno zauważyliście, że przy niektórych jest taki właśnie delikates. To jest nasze logo, którym chcieliśmy opatrzyć pomidory, które właśnie są w jakiś sposób wyjątkowe. Czym one się charakteryzują? Proszę Państwa, charakteryzują się przede wszystkim smakiem, ponieważ dzisiaj klient zaczyna szukać tego smaku, ale charakteryzują się też kształtem lub odmienną barwą. Tutaj jest cała lista tych pomidorów. Belandina wspomniana przeze mnie, to jest pomidor paprykowy, Buffalo Pink, czy VP1 na końcu listy ze względu na alfabetyczny wykaz tych odmian, ale wydaje mi się, że ten VP1 powinien być w zasadzie na pierwszym miejscu, ponieważ jest to odmiana znana i ceniona od lat właśnie za walory smakowe. Jest to nasz taki delikates premium, jeśli chodzi o pomidora malinowego do uprawy tunelowej. Proszę Państwa, nie będę o wszystkich mówił, ponieważ czas niestety mamy ograniczony, a jak wiadomo, czas to pieniądz. Opowiem o kilku z tych odmian. Niektóre są opatrzone tym logiem delikatesy Hazery, niektóre nie. Pierwsza z nich, będę tutaj operował numerem 44312, ponieważ jeszcze ważą się losy, czy ta nazwa Honey Lily będzie dopuszczona do użycia, czy też nie. Natomiast pomidor będzie w sprzedaży. Czym się charakteryzuje, co to za pomidor, dlaczego delikatesowy, ze względu na wyśmienity smak. Proszę Państwa, to jest pomidor, który możecie prowadzić w uprawie tunelowej na 6-8 gron. Roślina ma zrównoważoną siłę wzrostu. Owoce są duże, około 300 gram. Nie mają ani zielonej piętki, ani bloczy. Jak widać na zdjęciu, bardzo dobre wiązanie owoców. Tutaj akurat są grona wyregulowane z reguły po 6. Bardzo ładna malinowa barwa i tak na dobrą sprawę ktoś by mógł powiedzieć, to jest tradycyjny malinowy pomidor. Tak, z wyglądu tak, ale naprawdę warto zwrócić uwagę na smak, na to, co nam ostatnio ucieka. Honey Lily właśnie tutaj dlatego ma tą odznakę delikatesy Hazery, że jest bardzo smaczną odmianą. Proszę Państwa, drugi pomidor. Jest to pomidor typowy malinowy, tutaj widzicie nie ma właśnie tej odznaki delikatesy Hazera. Czym charakteryzuje się Loara?
Loara ma taki umiarkowany, kompaktowy wzrost. Dzisiaj wiemy dobrze, że nasza praca, robocizna jest bardzo droga, więc dzięki uprawie tego pomidora ograniczacie nakłady na robociznę, ponieważ jest łatwiejszy w prowadzeniu. Jego wzrost nie jest tak intensywny, wymaga mniejszej obróbki, a odwdzięcza się bardzo dobrej jakości owocami. Są to owoce o masie około 250 gram, także nie mają zielonej piętki, nie mają tak zwanych bloczy, czyli takich zielonych plam. Są bardzo dobrze wybarwione, bardzo dobrze wiąże roślina owoce. Kolejna odmiana. Tutaj owoc w typie Marmont, odmiana o nazwie Buffalo Pink. Jest to pomidor malinowy, spłaszczony. To spłaszczenie na pierwszych gronach jest jeszcze silniejsze. Za chwilę Państwu pokażę kolejne slajdy, gdzie to będzie widoczne. Bardzo duży owoc, około 350 gram, taka maksymalna masa tego owocu. Też bardzo dobrze wybarwiony, bez tendencji do zielonej piętki. Można go uprawiać na 60 gron. Na roślinie zdjęcie, tak jak Państwu mówiłem, bardzo spłaszczony, to już nie są pierwsze grona, więc to wypłaszczenie jest troszkę mniejsze, ale do końca utrzymuje się ten spłaszczony kształt i karbowanie. A tutaj na kolejnym slajdzie chciałbym Wam pokazać, jak Buffalo Pink wygląda już zakonfekcjonowany w kartony i gotowy do sprzedaży. Naprawdę odznacza się nie tylko kształtem, nie tylko tym płaskim kształtem i karbowaniem, ale też bardzo dobrym smakiem, dlatego też jest opatrzony logiem delikatesy Hazera. Kolejny pomidor, który mamy z logiem delikatesy Hazera, to jest odmiana Belandine. To jest pomidor, o którym mówią producenci, paprykowy. W przekroju moja babka powiedziałaby, że jest taki mączyty, mięsisty. Praktycznie możecie go kroić jak kiełbaskę. Jest on bardzo smaczny, a przy tym trwały. Nie ma zbyt dużo komór nasiennych, czyli praktycznie skrawamy go w całości. Jak na kanapkę do chleba, nie ma nic lepszego. Powiem szczerze, gdzie mogę, właśnie próbuję gdzieś od producenta kupić właśnie tą odmianę, żeby ją w domu sobie zjeść. Czym się charakteryzuje? Jest to roślina o silnym wigorze, o dobrym okryciu owoców, bardzo dobrym wiązaniu i wysokim potencjale plonotwórczym. Oprócz krótkich upraw tunelowych, 8-12 gron, tą odmianę wykorzystują także producenci w szklarniach, ale tutaj zalecamy szczepienie. I też zalecamy szczepienie 1:1, żeby dać tej roślinie moc, żeby całą ten potencjał mogła wykorzystać. Czyli zarówno dla producentów tunelowych, jak i dla producentów szklarniowych odmiana Belandine. Drugą odmianą, o której chcę wspomnieć tu tylko na zasadzie porównania, która praktycznie, jeśli zobaczycie owoce, niczym nie odbiega od Belandine, jest odmiana Cornabel. Różnice są delikatne i dotyczą przede wszystkim specyfiki wzrostu. Odmiana Cornabel jest odmianą wcześniejszą od Belandine, ma delikatniejszy, taki łagodniejszy typ wzrostu, umiarkowany wigor i mogą na niej się pojawiać delikatne przebarwienia ze względu na ten umiarkowany wigor. Natomiast jeśli Państwo na kolejnym slajdzie, właśnie zaraz pokażę, zobaczylibyście je gdzieś u producenta, naprawdę trudno się dopatrzeć jakichkolwiek różnic na owocach. I w przypadku Cornabela, i w przypadku Belandiny to jest ten właśnie paprykowy, typowy owoc, piękne wybarwienie i ten sam niepowtarzalny smak. Kolejna odmiana, o której chciałbym powiedzieć szerzej, to odmiana Gourmandsan. Wydaje mi się, że to jest ewenement na rynku i to jest pomidor, którego nigdzie nie znajdziecie. Oczywiście opatrzony naszym logiem delikatesy Hazera z trzech względów. Pierwsze, odbiega kolorem. To jest taki żółto-pomarańczowy kolor. Później pokażę Państwu na następnym slajdzie, jak to wygląda w przekroju. Po drugie, kształt takiego bawolego serca i po trzecie, smak. Te wszystkie
trzy cechy składają się na to, że polecam producentom, którzy szukają czegoś oryginalnego, właśnie odmianę Gourmand San do uprawy. Owoce są duże. Jest to roślina, którą sugerujemy uprawiać na 6-7 gron, czyli w krótkich cyklach. Barwa owocu, tak jak tu widzicie, na tych dolnych owocach, on już jest praktycznie pomarańczowy, więc zalecamy go zrywać na żółto, on później się wybarwia. Tutaj specjalnie producent zostawił nam rośliny z nieoberwanymi owocami, żeby pokazać Państwu, jak to wygląda, żebyśmy mogli zrobić zdjęcia. Tak wygląda to w przekroju. No, przyznajcie sami, czy coś lepszego klient ostateczny chciałby mieć położonego na kanapce. Smaczny, kolorowy pomidor. Tutaj na następnym slajdzie, tak jak Państwu powiedziałem, kształt bawole serce i oryginalny właśnie ten żółty kolor, już z takimi przebarwiającymi go w pomarańczowy smugami. Odmiana Gourmand San. Proszę Państwa, to jest ostatnia odmiana, o której chciałem troszkę więcej powiedzieć. Odmian w naszej ofercie mamy bardzo dużo i na pewno nie starczyłoby mi czasu, a muszę niestety przechodzić dalej do kolejnego asortymentu, który oferuje Wam firma Hazera, mianowicie do sałat. Tutaj głównie dominują sałaty masłowe. Kilka też, o kilku opowiem. Jest ich więcej, niestety nie mam wystarczającej ilości czasu, więc skupię się dosłownie na kilku. Pierwsza z odmian, o których chciałbym powiedzieć, którą dedykujemy stricte do uprawy w tunelach foliowych, to jest odmiana UK Box, którą możecie uprawiać w okresie od późnej jesieni do wiosny, ale powiem Wam z praktyki, że ta odmiana sprawdza się tak, że na nasadzenia nawet 20 sierpnia, mam dużego producenta, który właśnie sobie tak zażyczył, wysadził ją w pole, doskonale się sprawdziła i także na opóźnione jakieś nasadzenia wiosenne w otwartym gruncie, także ta odmiana bardzo dobrze daje radę. Czym się, proszę Państwa, charakteryzuje UK Box? Liść gładki, spód dobrze zamknięty, bez tendencji do podgniwania, łatwo osiąga swoją masę handlową i ze względu na kompaktową wielkość główki jest to odmiana, która łatwo pakuje się w skrzynki. Liść też stosunkowo sztywny, co zabezpiecza sałatę już finalnie przed natrętnymi konsumentami, którzy nie potrzebują akurat tej z góry, tylko tej z dołu, więc jest to towar trwały. Proszę Państwa, kolejna odmiana, tu już widzicie ten typowy liść sałaty masłowej, jest to odmiana Quistiti. Tutaj także jej taką dodatkową cechą jest to, że jest trwała w polu. Jest odporna na uszkodzenia mechaniczne ze względu na to, że ten liść jest delikatnie sztywniejszy. Poza tym jasny, błyszczący, także dobrze zamknięty spód, bez tendencji do podgniwania. Odmiana Quistiti, troszkę mnie stresik zżera, bo widzę, że tutaj już czas mu się kończy, więc do brzegu. Proszę Państwa, kolejna odmiana, która jest na rynku od 2 lat, odmiana Tahiti, która z każdym rokiem zyskuje sobie coraz większą rzeszę zwolenników ze względu na to, że jest bardzo fajną sałatą w uprawie i może być uprawiana także w tunelach foliowych na wiosnę i jesień, a także przez cały okres wegetacji w otwartym gruncie. Mamy odporność na mączniaka do rasy 36. Wiem, że ktoś zaraz powie, że tak, już jest rasa 37, zgadzam się z tym, ale proszę mi wierzyć, że tą 37 rasę udokumentowano w czerwcu ubiegłego roku, natomiast ja widziałem Tahiti na jesieni ubiegłego roku i proszę mi wierzyć, jej zdrowotność naprawdę robi wielkie wrażenie, ponieważ w momencie, gdzie zaczyna się odmiana Tahiti, zaczyna się ładna sałata, szczególnie w okresie kiepskiej jesieni, gdzie te pogody nie są sprzyjające, wiemy, co potrafi zrobić mączniak. Poza tym cechą taką dodaną sałaty Tahiti jest to, że jeśli nie uda się jej zebrać
i sprzedać bezpośrednio, możemy ją wrzucić do chłodni i ona w tej chłodni przez krótki okres może być, nie tracąc swojej jakości, swoich walorów. Tutaj kolejny slajd, który chciałbym Wam pokazać. Troszkę się rozjechało zdjęcie przy ładowaniu do platformy, ale to jest odmiana Cordula. Wspomnę tylko, że jest to odmiana podobna do Tahiti, natomiast ma większą rozetę. Niektórzy na przykład wybierają Tahiti ze względu na to, że jest łatwiejsza do pakowania i klient końcowy wymaga mniejszej rozety, a z kolei ci, którzy potrzebują dużą, delikatną sałatę masłową, wybierają odmianę Cordula. I na koniec, proszę Państwa, jeśli chodzi o sałaty, to odmiana Graffiti, odmiana o lśniących liściach bez tendencji do robienia główki. Zapomniałem Państwu powiedzieć, że nasze sałaty ogólnie nie mają tendencji do szybkiego robienia główki, przez to ten czas zbioru, jest to okno zbiorcze, jest wydłużone. Graffiti jest to wybitna cecha tej odmiany. Odmiana też może być uprawiana wiosną, jesienią w tunelach foliowych i przez cały rok w otwartym gruncie. Na dowód moich słów to jest zdjęcie od mojego producenta. To jest uprawa jesienna, nie zdążył wszystkiego wyciąć. Tak wygląda główka odmiany Graffiti, a waży 70 dekagramów. Więc zobaczcie sami, to nie jest kapusta, to nadal jest sałata. Kilka słów jeszcze odnośnie nasion. Promujemy oczywiście i zachęcamy wszystkim do zakupu nasion otoczkowanych ze względu na wynikające z użycia tych nasion korzyści, takie jak chociażby możliwość wysiewu i kiełkowania tych roślin w wyższej temperaturze, szczególnie latem, jeśli robicie to gdzieś sami, nie macie możliwości kontrolowania temperatury, ze względu na wyższy poziom roślin użytkowych, który tutaj no 97, ale ja pokusiłbym się o 98, nawet 99% z tych siewek, które wzeszło, można wysadzić w pole w stosunku do nasion precyzyjnych, gdzie ten poziom jest na gdzieś 90-91. To kiełkowanie, wyrównanie roślin daje Wam też lepsze wyrównanie roślin w polu. No i nasiona otoczkowane, wiadomo, są łatwiejsze w obsłudze. Proszę Państwa, to naprawdę było w telegraficznym skrócie z mojej strony. Na koniec trzy rzeczy jeszcze, o których chciałbym wspomnieć. Mianowicie nasza strona internetowa, znajdziecie tam nasze odmiany, znajdziecie tam aktualności. Możecie także poszukać, wpisując Hazara Poland, naszych filmów, które też udostępniamy na YouTubie. No i na koniec zapraszam Was do polubienia naszej platformy na Facebooku. Proszę Państwa, z mojej strony to wszystko. Też podaję Wam moje dane do kontaktu, zarówno adres mailowy, jak i telefoniczny. Zachęcam także wszystkich do kontaktu z moimi kolegami z innych terenów. Na koniec jeszcze ja w towarzystwie pomidora Genio, który także polecamy do uprawy tunelowej. Dziękuję i oddaję głos do studia. Dziękujemy pięknie panu Mariuszowi z firmy Hazera za tą prezentację. Prezentacja troszeczkę nam tutaj czas przedłużyła, dlatego pytania, które się pojawiło, a jest ich troszeczkę, będą odpowiedzi, pojawią się przez pana Mariusza na czacie odnośnie odmian sałaty i pomidora, także bardzo prosimy pana Mariusza o wnikliwe przeczytanie tych pytań i odpowiedzi. Oczywiście. Dla naszych widzów. Dziękujemy pięknie za te pytania, natomiast na wizji chcieliśmy zadać jedno pytanie od pana Krzysztofa, bardzo ciekawe. Proszę, pan Krzysztof pyta, czy można i na jakich zasadach korzystać ze znaku delikatesy Hazera? Znaczy, to jest nasz znak, którym opatrzyliśmy nasiona o jakichś wybitnych cechach, tak jak już wspomniałem. Natomiast rozumiem, że tu producent pyta, żeby użyć tego znaku już na swoich opakowaniach. Mi się, że najlepiej będzie, jeśli pan Krzysztof skontaktuje się bezpośrednio ze mną i my po prostu uzgodnimy, w jaki sposób to zrobić. Mamy coś takiego, na pewno Państwo się spotkali właśnie w przypadku pomidora Rosamunda, gdzie nasi producenci otrzymują od nas naklejki i mogą je umieszczać na kartonie. Myślę, że tu tak samo będziemy mogli jakoś dojść do jakiegoś porozumienia, ale to z panem Krzysztofem już proszę o kontakt, panie Krzysztofie, i porozmawiamy
o co by Panu chodziło, jak by to miało wyglądać i na pewno będzie ten temat możliwy do zrealizowania.